Halo, Ebrenian, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku serii od A do Z. Dzisiaj nadrabiamy sobie Kleda, bo Kled jest na K, a teraz jesteśmy na O. Ale spokojnie, trzeba nadrobić kolesia, bo wyszedł właśnie dzisiaj. Pójdziemy sobie nim do dżungli. Hypują remake, mam nadzieję, że wszyscy się przytali, bo będzie załamka. Okej. Tak więc zobaczymy jak to będzie. Od Reda nie zaczynam. A i są ze mną widzowie. Siemaneczko, o kurde, co to za pomoc. Nie potrzebuję pomocy. Potrzebuję co najwyżej pula jakiegoś. What the fuck, teraz mi się kamera... O, dobra, można grać. Więc tak jak mówiłem, Kled ze swoim wuj jest przekozacki. Ale my idziemy tutaj z Blitzcrankiem, więc nie wiem z czym zacznę, może z Q. Ale taki dwuosobowy invade zazwyczaj się nie udaje, powiem ci. A wiesz co się udaje? Stylowanie w ostatniej chwili. Kurde, nie no, Q tutaj nie sięga. Co, jest coś tam? No stary, nie możemy zacząć normalnie, pulnijcie mi proszę. Nie ma tutaj nikogo. To się nie może udać, coś mi się wydaje. Bait. Great bait mate. Ale oni flashną po prostu, a ja potem nie będę miał jak zacząć. A generalnie Kledzik, grałem już nim raz i nie jest taki dobry w dżungli z jednego powodu, że jeśli wypadniecie tutaj poza to brązowe HP, no to jesteście zdupceni, no bo nie macie wtedy fajnego takiego Q, nie macie E, właśnie, nie macie E, to jest important shit, nie? Ale dobra, teraz dostanę fajnego pula, a i dużo, dużo lepiej, powiem wam, o, taki pul mógłby być lepszy, powiem wam, zobaczcie ile już straciłem, chciałem hard pula od nich. Dobra, Blitzcrank się wkręcił w hard pulowanie. Chyba. What the fuck, Blitzcrank. No, nie ma tak jak zagrać z widzami. Przynajmniej mnie lubią i mi dobrze pulną. Tutaj ten tankuje, dobra, jedziemy go, jedziemy. Dobra, już wystarczy stary, naprawdę. Powinienem sobie poradzić. I tank. No dobra, no, to tankuj, dzięki. Pozdrawiam Blitzcranka. Dobra, gulimy sobie pota. Więc tak, generalnie miałem taką skminę, czy by nie zacząć z nim jak na szako. Bo ja teraz na szako na przykład zaczynam właśnie z tym pierdołem do dżungli i z kryształkiem, z koraliczkiem. Koraliczek, z którego składa się potem Tiamata, bo my będziemy chcieli bardzo wczesnego Tiamata i zamiast butelki właśnie w tej samej cenie jest koralik. I na szako tak się bardzo fajnie gra i to jest secret OP tactic, ale na Kledzie raczej nie dam rady zrobić tak w dżungli, chociaż mógłbym wtedy zrobić tutaj, tak jak Blitzcrank mi wytankował, miałbym full HP praktycznie. To może i by dało radę, no ale nie przygotowałem się na to. Ale pójdziemy sobie we wczesnego Tiamata, żeby wam pokazać jak mocny jest właśnie Wukleda. Ojejku, jak to się stało? Co tam się stało? Dziwna sprawa. Dobra, pacnijmy mu jeszcze raz. Jep. Okej, okay. Tak więc W jest genialny, tylko odpala się raz na kampie praktycznie. Może dwa. Dobra. W każdym razie mamy E, mamy Anię na topie, Riven na midzie, co? Okej, okay, można tak w sumie pójść. Riven na midzie w sumie kontruje wielu magów, a Ania na topie kontruje na pewno Teama. Teama, biedaka. Kurde, zdejmowałbym skurczybyka, ale trochę się boję. Siema, kapitanie. Dobra, myślę, że można zdejmować kapitana. Ojejku, jak ograł! Dobra, ale spalił się koń. Tak więc, okej, nie mam za to asysty, bo akurat sfreshował z mojego E. Okej, Aneczka ma fraga. Sama w sumie sobie zasłużyła. Tylko tutaj proszę nie umierać, panowie. Dobra, masz tarczę, Blitzcrank. Nie wiem jak to się stało. A, bo to jest i support? Nie. Leasing support, okej, szanujmy się. Gramy generalnie z widzami, tak. Może być tutaj dziwnie czasami. Dobra, no nie mam co zgankować ewidentnie. Teemo zabity, mi dziękuję nie ma, więc po prostu przyjdziemy się dalej bawić. Hia. Jeszcze eksperymentuję z runami, czy to, nie wiem czy najbardziej się opłaca właśnie iść w full AD, czy w AD z atak speedami, nie wiem co na niebieskie runy, więc na razie wam nie mówię. Teraz jestem na full AD, wcześniej miałem takie z atak speedem i... Czekaj na grapienie wbijaj, a... No, grałem z atak speedami i tak średniawo. Więc jeszcze tutaj trzeba się zdecydować na najlepszy zestaw run.
No i właśnie zobaczcie, ten moment jest tragiczny dla Kleda, kiedy robimy wypad z jaszczura. To jest dosyć bolesne, ale jest taka muzyka. Groźnie. Dobra, tak więc strzyćmy sobie jeszcze to, ile damy radę w ogóle. Powinienem dać radę. Za dużo chapców mam. A, jeszcze, no było oczywiście działa, no ale nie ma E do clearowania. I zobaczcie, jakie baty on dostaje. A, i jest jeszcze jeden minus właśnie, jak wypadacie. Zobaczcie, jak ja prawie przecież ja tu zdechnę zaraz, nie? W lifestyluj się. No kurwa! Jebany Lee Sin support! Nie, Lee Sin z dżungli, ale skąd on kurwa wiedział, że ja tutaj jestem? Ja już nie ogarniam, chwila, to jest Mastery support, Lee Sin w dżungli. Dobra. Kurde, wyczekał mnie, a ja oczywiście, właśnie widzicie, do dupy. Bo po prostu E nie ma. Nie ma jak wypadacie z teleturnieju, no i kurde, to jest minus w dżungli, dlatego wydaje mi się, że on jest raczej takim gnarem pod topa. Ale to i tak spróbujemy sobie co nieco pośmigać i tak yolo, temat, lecimy, ale ten upgrade'ik mi by dał więcej do tego, dobra. Chciałbym coś zgankować, więcej by mi dał expa z dżungli, ale chciałbym teraz kogoś rozdupcić, wreszcie mam przynajmniej E. No i jest o tym minus, właśnie jak mi wyskoczył Lee Sin, to przestałem gadać, ale chodzi o to, że przeczytajcie sobie, Kled, jeśli jest dismounted, czyli bez tego swojego jaszczura, to dis 80%. 80%, zobaczcie. 80% damage with basic attacks i to jest naprawdę straszne. Naprawdę ciężko zrobić coś w dżungli, nie? Okej, ale to się przynajmniej easy robi. Dobra, zobaczmy, na bota trzeba wpaść, na bota trzeba wpaść. Aha, dobra, zmajtuję to, bo ten debil mi to zaraz zabierze. Siema. W sumie byśmy go z 1v1 Lee Sin w sumie jest mega strong, ale wydaje mi się, że mielibyśmy z nim bardzo duże szanse. Przez ten mój boost, boost po prostu do autoataków z W. No i mam Tiamata, on nie. Ja trochę spełniałem, wezmę Reda i spadam na bota. Po prostu jest mój nowy plan. Chciałbym też szóstkę wbić, czy nie? Może doczekają szóstki. Powinni doczekać z drugiej strony. Dobra, i z tym Tiamatem, zobaczcie, przynajmniej jest fajniejszy clear. Moim zdaniem wygląda to legitymacyjnie. Tutaj się schilujemy zaraz. Dobra. I szósteczki nie ma. A szósteczkę bym bardzo chciał mieć do tego ganku na bocie. No nie ma ich praktycznie. No to co? Chciałbym pomóc, ale ciężko. Ale pomogę sobie przynajmniej w dżungli. Płac. Dobra, porobione. No i teraz można na grubo wbijać. Tylko nie mam za dużo chapców w sumie. Ale jestem tutaj w gotowości i będziemy się wbijali. Halo, halo koledzy. Gotowi? Blitzcrank jest za minionami, to mnie martwi tylko. Niech może zaengage'ują coś. Poczekamy tu parę sekundek i lecimy. Kurde, ale beznadziejnie strzeliłem. No ale dobra, chyba ją porobimy. No! Uff, zapomniałem Tiamata użyć. No ale dobra, udało się. Zmarnowała się summoner spela. O, groźnie. Nie ma Strei. Zajebiście wyszło chyba, zajebiście. No teraz pokazałem dipsy. Plus to Mastery support z Ghostem. Zesnajpiony, bujaj się. Kurde, strzizowali nas troszeczkę na początku, ale teraz już jest prawilnie, myślę. Tak więc zwałujemy jeszcze tutaj małe co nieco. Nie wiem, chyba raz odpaliłem tą Tiamata. No ale dobra, wyszło zajebiście w sumie. Myślę, że można się teraz cofnąć szczęśliwie. Tak więc Tiamat, nie? W pierwszym odcinku, znaczy pierwszym podejściu Kleda, jak od razu go zobaczyłem, to stwierdziłem Tiamat. I tego będę się trzymał, myślę, że to jest genialny na niego item. Pójdziemy agresywniej, można pójść w tanka, co jest zajebiste. A my pójdziemy w dipsy. I też będziemy zajebiście. Dobra, jeden potek i lecimy. Dobra, weźmiemy blue buffa, który nam praktycznie nic nie daje. Co by tu potem zrobić? Zobaczmy, czy na topa trzeba będzie wybijać. Przeżyje Teemo.
Chociaż fajnie tutaj tankuje T-Bears. Ale nie ma fleszku. A Timo ma tutaj jeszcze uciekando swoje. Fajne baty dostał ten Lee Sin wtedy. Mi się podoba. O, 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 Aneczka, Aneczka. Rip. No trochę się zagalopowała, nie powiem. Nie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, muszę ci przywalić szybko. Nie wiem, czy zdążyłem, chyba nie. Dobra, Lee Sin jest tam. Nie mam wsparcia od Aneczki w razie czego, więc raczej nie będę tutaj wbijał, ale okej. Okay. Riven porała. To chyba mogę pójść. O, może tutaj. W sumie jakoś tak mu na plecy wbić. Dwa dasze mamy. Spróbujemy. Ej, mam jeszcze flesza. Dobra, to to już w ogóle. Oż, ty mały szczurze. Ale dobra, spróbujemy go i tak zrobić. Poczekamy z Q. Gdzie on kurwa jest? Ej, jak to możliwe? Jak oszukane! Co? Przecież on był i zniknął. To jest normalne, że generalnie widać Timo i on znika? Nie wiem, może coś się zmieniło. Ale coś mi tutaj śmierdzi. Dobra, nie będę poszukał jej linii. Ach, boli mnie to, boli mnie to. Boli to, może nie mnie, tylko mojego jaszczura. Okej, okay, tam jest Riven na jakimś ganku. Okej, okay, zróbmy sobie to. Lee tam jakiś ponad śmiga jeszcze. To na razie nie chce się wbijać za bardzo. Aha, Tomek jest tutaj teraz nagle, okej. Okay. To jest Veigar, Veigar idzie na topa. Veigar już nie kontruje tak bardzo apeków z tym swoim ultem, więc ciekawe. Dobra, spróbujmy się tutaj wbić. Oj, Aneczka, ale się dała się ograć. Dobra, ale Aneczka ma dipsy. Nie wiem, czy on ma tutaj warda, czy nie. Dobra, wiem, że tutaj się coś dzieje, więc pobiegniemy, może zdążymy. No i Riven i place nie da rady, dwóch na jednego, nie fair. A ja mam ulta i chciałem się wbić akurat. Fajnie bym tutaj rozdupcił. Idę top. Top jest owned. Dobra, to kurde. Kurci mnie, żeby pójść na bocika. Tam widzę, że jakieś szalone bijatyki są. Ale chyba sobie poradzą? Nie, nie poradzą. Będziesz skillował, sflashował. Kurde, to grubo. Dobra, może bez mojego ulta tutaj zabijemy, co? O, jest Lee Sin, dobra. To bijamy z ulta, nie ma innej opcji. Dobra, tu już nie do złapania jest raczej. Okej. O, kapitanie Tomek. Dostał gankę i się denerwuje generalnie, spokojnie. Bum. A i wydaje mi się, że jak pierwszy raz graliśmy, to nie było tych oznaczeń koło dasza. Teraz są. Zresztą, że wtedy nie zwróciłem uwagi. No dobra. Sklirujemy sobie jeszcze jednak troszeczkę więcej, żeby mieć na bycze itemy. Dobra, można cofać. 1600 dukatów mamy. Ereczki nie ma, 100 sekund. No dobra, to nam da cyderki, więc chcę to. I poszedłbym. Właśnie, dlatego poszedłbym w tankowaty upgrade generalnie, ale dzisiaj pójdziemy agresywnie oczywiście, bo to odcinek, więc pewnie nie chcecie oglądać tanka. Ale to będzie się fajnie skalowało z tanki hydrą. A my pójdziemy może w agresywną hydrę w sumie? A, ale już mam pasek, mam hapeki. Mogłem zacząć z tym. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A, idę na bota, w sumie nie mam ulta, więc... Ale dobra, może się tam coś przyczeimy, z drugiej strony ich pushują. Jeszcze kontrola na Drake'u by się przydała jakaś, więc... Idę, może o to ja zadbam, czy coś, bo... Wypadałoby coś widzieć, okej, okay. Ała, grup. Oh my god, się ma Timo? Chcesz bijać? Dobra, stary, zapraszam. Okej, okay, ja zabiłem. Mi się podoba. No i wszyscy pozabijali. Dobra, tylko na bocie jest trochę typa. Kurde, niestety, ale wyskoczyłem. Wyskoczyłem Mayday i teraz jest ten gorszy moment, niestety. Dobra, ale jest Drake nasz. Wspaniale, moi drodzy widzowie. Sobie poradziliśmy. Okej, okay. Maksuję W, no bo kurde, w dżungli. Generalnie to W jest tak strong. To jest w sumie główna moc tego kleda, nie?
Bez tego, z tym swoim Q, nie byłoby to samo. Dobra, jakiego Drake'a zrobiliśmy? Ocean. O, to pięknie, będziemy mieli Hilowanda. No, ta bez tej hydry naprawdę byłoby mi ciężko to clearować. Wszystko byłoby tak powolne, mozolne, że łatwo. Blue buff. Kurde, nie ma komu oddać. Znaczy jest Aneczka, ale Aneczka tak poczuje, nie? Że nie wiem, czy jest sens, żeby ona się cofała pod blue. Tylko sobie go weźmiemy. Chyba się cofniemy zresztą. Nie mam jaszczura, żeby pomóc na topie. Zresztą tam już nic nie zostało z tego topa. Cofnij może ziomek, bo raczej nie widzę, żebyś tutaj mógł zrobić jakiegoś playsa ciekawego. Dobra. Chociaż może buty? Nie. A, poluje na listy. No dobra, no, przynajmniej jest farmiony. Tomek nie ogarnia. Okej. Weigar. Weigar idzie też tak troszeczkę w zonie. O, mały błąd, chociaż... Dobra, masa błędów z tego co widzę. W każdym razie mamy R-kę. Właśnie fajnie, że Kled jest tanki. Wtedy można zrobić takiego dive'a, co nie? Dlatego spróbujemy. Ale co to za zabijanie bez mnie? Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Żaden nice. Nie no, dobre robota, oczywiście. Sobie sparmimy to. Siema. Dobra, uważaj tutaj, uważaj, uważaj, bo tu idzie Mastery jeszcze do ciebie. Może ja tam jakoś zdążę wskoczyć? Się poturlać? Oh my god, ta Riven. Uratuję cię! Ja cię nie uratuję, ja cię nie uratuję! Kurwa, nie no, uratuję. Znaczy uratuję, ale nie zabiję. Snipe! Ale w co to było w sumie? Tędy ucieka. Czochraj go! No. Dobra, tam jest jakaś bijatyka, ale dobra, tam już się chyba nie zdążę złapać. Okej. Dobra, gulniemy sobie pota. Veigar tutaj się tepa w ogóle. O co chodzi? Na środku linii się tepa. What the fuck? Tibers sfarmiony. Holami go. A, bo tutaj widzę, że trochę YOLO. Kurde, chciałem pomóc, ale nie dam rady. Ale to dam radę. Jak to mi snęło, to ja nie wiem. Za blisko był może, nie wiem czy co. Ale jego Q trafiło mnie, what the fuck. Dobra. Widzę, że i tak jakaś taka w miarę spoko gierka. Okej, bait jakiś? Aha, nie, bez baitu, Blitzcrank bija na pełne i tyle. Kurde, to Q... Nie mogę się przyzwyczaić, może... Coś nie halą... Ojej, Blitzcrank, starczy, ty wrogości. Nie wiem, czy jest sens zbijać, dejbować aż tyle typa. Dobra, jest z nami Remix 15. I tyle, czy no. Ale nie znerfili to, może nadal pushować, więc... No to jest kolejny powód, żeby grać nim na topie jednak, chyba. Mam cię. Już nie. Dobra, wypadłem. Ops! Do tyłu. Double kill, dobrze. Mam jeszcze jedno Q. Mogę komuś sprzedać. Dobra, pięknie, pięknie ziomeczki. No to teraz piff paff. Sfarmione miniony, sfarmione. Ale dobra, dla mnie to już jest trochę groźnie. Nie mam E. Ale mogę sobie je naładować chyba. Uuu, kapitanie. Dobra, ten kapitan prawie mnie porał tutaj, nie? Never lucky. Oczywiście mnie to nie zabije, ale będzie mnie jeszcze paliło. Piecze mnie.
Dobra, zdążę. Uff, dobrze Mastery nie ogarnął. Okej, to co? Tanki Hydra, bo mnie stać. I 800 golda, mają dużo cyceków. Raz, dwa. Dobra, mają trochę denerwujące cyceki, więc pójdziemy sobie tak. A ona tak bardzo chce tego fraga. Nie pykło. No i surrender, no dobra boys, to co, turlamy się stąd generalnie. Woohoo! Tak więc dziękuję za oglądanie. Piszcie co sądzicie teraz o tym kledzie. Mi się podoba, że wreszcie ogarnąłem o co chodzi z tym daszem, nie? Bo to się ładnie wyświetla. Tak więc co, moim zdaniem fajna postać, bardziej na topa, coś w stylu Gnara. Mega inicjacja, mega mocne, więc polecam postać. I do zobaczenia w następnych odcinkach. A do Z, bo to było nadrabiamy. Hej!